Panie trenerze, pierwsze pytanie. Sytuacja kadrowa po tym pierwszym meczu i po tych kilku dniach, czy wszyscy będą do Pana dyspozycji? No i przy okazji może Pan powiedzieć troszeczkę o Rafale Grzelaku, bo wygląda po tym meczu w Głogowie nietypowo, a wręcz dla niektórych można powiedzieć strasznie. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim wiemy, że nie będzie Szelongowskiego, tak? Zawodnik dostał powołanie i dzisiaj ma szansę na debiut, czego mu serdecznie życzę i trzymamy za niego kciuki. Jeżeli chodzi o Rafała Grzelaka, no to tutaj sytuacja jest taka, że jest uraz, który najprawdopodobniej, znając Rafała, go nie wyłączy z dyspozycji do meczu, ale no ma pęknięty nos, tak, po ostatnim meczu. Także tutaj już, że tak powiem, maska dla niego się produkuje, taka ochraniająca twarz i będzie do dyspozycji. I tak z pozostałymi piłkarzami też jest. Wszyscy pozostali są do dyspozycji. Greco, czyli Tsimopoulos, nie wyszedł w podstawowym składzie w ostatnim meczu ze względu na to, że na treningu poprzedzającym wyjazd na to spotkanie doznał lekkiego urazu i stwierdziliśmy, że nie ma sensu ryzykować większą kontuzją, dlatego odpuściliśmy mu, ale już jest też w treningu i jest też do dyspozycji, także to cieszy. To jak wygląda Rafał Grzelak tylko pokazuje, że walki w Głogowie nie zabrakło i rzeczywiście piłkarze nie odstawiali nogi, natomiast do tej walki, do cech wolicjonalnych trzeba dołożyć jeszcze trochę więcej jakości i pewnie liczy Pan na to, że tak będzie w meczu z tym sobotnim z GKS-em Jastrzębiem. Tak, oczywiście. No, zresztą ja mówiłem po meczu i nie kryłem gdzieś tam żalu też do zawodników, do tego, jak gdzieś tam organizacja naszej gry też wyglądała. Po przerwie trochę się to zmieniło, ale no tak naprawdę dopiero w końcówce zaczęliśmy łapać swój rytm. No chciałbym, żebyśmy my tą swoją grę taką z końcówki tego meczu mieli w coraz dłuższym czasie meczowym i do tego dążymy i mam nadzieję, że to z każdym meczem właśnie będzie lepiej wyglądać. Czy w związku z tym, że ta pierwsza połowa szczególnie, no myślę, że w całości no nie była najlepsza, czy będą zmiany w wyjściowej jedenastce? Tak, coś może być, ale to nie tylko dlatego, że gdzieś tam, bo jakby powiedzmy tak na sucho ocena danych piłkarzy może być trochę krzywdząca. To pewne rzeczy i pewne sytuacje i to, że niektórzy piłkarze może byli mniej widoczni, wynikało z naszej organizacji gry, z tego jak funkcjonowaliśmy jako cały zespół i to był duży problem. Ale oczywiście to jest inny mecz. Na poszczególnych pozycjach mamy zmienników, każdy chce grać i w tak trudnym sezonie taka rotacja musi następować i myślę, że też nastąpi na poszczególnych pozycjach już na najbliższe spotkanie. Także to jest normalne, to jest inny przeciwnik, inne spotkanie, inne też wymagania będą, także może tak być, jak najbardziej. Jastrzębianie dostali danie na inaugurację od innego ze spadkowiczów, ale tak czytam na ich stronie, że po pierwsze liczą, że pomimo, że jadą do kolejnego spadkowicza, to ten akurat z tych trzech spadkowiczów najbardziej się osłabił, przeszedł kadrową rewolucję, a po drugie wspominają to spotkanie jedyne rozegrane w Kielcach pierwszoligowe, kiedy tu niespodziewanie wygrali 3-2. To tak, panie trenerze, rzeczywiście mają na co liczyć, czy nie bardzo? To jest liga, która niejednokrotnie pokazała, że w jednym meczu jeden zespół przegrywa wysoko, gdzie w drugim nagle gdzieś wygląda też zupełnie inaczej. No ale my też powiedzmy sobie szczerze, nam też mecz nie wyszedł i też liczymy na to, że będziemy wyglądali zupełnie inaczej. Porównywanie jakichś wcześniejszych meczów kompletnie nie ma najmniejszego znaczenia. Ale tak, jak ktoś oglądał ten mecz Jastrzębia chociażby z Arką, no to przez pierwsze minuty tego spotkania to wcale nie wyglądało Jastrzębie na drużynę, która ma przegrać tak wysoko. Stracili bramki po swoich błędach, chociażby podanie obrońcy do bramkarza, które przechwycił napastnik Arki. No, dlatego to na pewno nie będzie łatwe spotkanie, tak jak zresztą każdy mecz w tej lidze. To nie patrzmy na wyniki, bo każdy mecz będzie zupełnie innym widowiskiem, innym spotkaniem i dopiero po meczu będziemy mogli mówić i podsumowywać. Kibiców zaprosilibyśmy na to spotkanie, bo to po pierwsze inauguracja,
Po drugie, no zawsze pan podkreśla, że to jest ten dodatkowy 12 zawodnik. Dalsze oczywiście, no bez nich, ja już mówiłem tu wielokrotnie, no bez nich nie ma to wszystko sensu, a z nimi tak naprawdę możemy góry przenosić, także liczę na kibiców, liczę na to wsparcie, liczę na to, że ten zespół z każdym meczem będzie pokazywał to koroniarskie DNA, tą złocisto-krwistą krew, która płynie w żyłach i walkę od pierwszych do ostatnich minut i tak na takie samo wsparcie liczę trybun. Ostatnio wspominał pan, że kadra jeszcze nie jest zamknięta. Czy coś w temacie ewentualnych kolejnych wzmocnień się ruszyło w ostatnich Cały dniach? Czas nad tym pracujemy. Chcemy dokonać jeszcze kilku wzmocnień, ale takich konkretnych wzmocnień, które gdzieś ewentualnie podniosą jakość na danych pozycjach, wzmocnią rywalizację. Nie jest to proste. Podchodzimy do tego wszystkiego bardzo spokojnie, analizujemy rynek. Czekamy też na to, co będzie się działo, że tak powiem, w ostatnich chwilach okna transferowego. Chcemy też i jesteśmy na tą chwilę przygotowani na ewentualne takie transfery last minute, które mogą tutaj spowodować znaczące wzmocnienie zespołu. Także tak, jesteśmy czujni i tak jak powiedziałem, jeszcze będziemy się wzmacniać. Do tej pory wewnętrzny rynek transferowy, bo wszyscy zawodnicy, którzy grali w Polsce trafili do Korony, czy jest opcja jakiegoś transferu zagranicznego? Czy tam Korona też szuka? Nie wykluczamy tego, ale to też muszą być przemyślane ruchy. Tak jak mówiłem, nie będziemy kupować zawodników na podstawie jakichś filmików czy jakichś innych rzeczy. Dlatego jeżeli nawet jest jakiś dostępny zawodnik, to ta weryfikacja przez nas jest bardziej złożona.